Cześć. Witajcie, z tej strony AudioStyle. Wracam po krótkiej przerwie. I dzisiaj recenzja całkowicie szczera oraz oczywiście subiektywna gramofonu Project Debut Carbon DC. Zapraszam. Prezentuje się on bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wykonanie, jak widzicie, mam go w wersji na czarny połysk. I wykonanie jest świetne. Lakier jest bardzo ładnie położony, jest głęboki, nie ma żadnych niedociągnięć. I tą recenzję podzielę jakby w pewien sposób na dwie części. Czyli na początku opiszę Wam sam gramofon, zrecenzuję go, sam sobie gramofon, a później opowiem moje osobiste jakby odczucia, co mi nie do końca pasuje, ponieważ muszę Wam na początku powiedzieć, że kupiłem go dla siebie, ale ostatecznie stwierdziłem, że go oddaję. Ale tak jak wspomniałem, o tym będę mówił w dalszej części. Dobra, zacznijmy od opisu samego gramofonu. Tak jak wspomniałem na początku, prezentuje się on świetnie, tak samo też jest wykonany. Jako tutaj ta podstawa jest dosyć widać, że gruba. Gramofon waży 7 kg, także myślę, że nieźle. Ramię gramofonu zostało wykonane z włókna węglowego, z karbonu i na żywo również świetnie się prezentuje. Talerz, tak jak słyszycie, jest to z pewnością jakiś metal. Waży on dosyć sporo, tego nie można mu zaprzeczyć. Naprawdę jest on dosyć ciężki. I tutaj mamy szybkę. Jest to jakiś plastik, jakaś plexi, nie wiem dokładnie, ale coś takiego. Pokażę Wam jeszcze, jak on wygląda pod talerzem. Tak się prezentuje. Mogę Wam go też na chwilkę odpalić. I jeżeli chodzi o też sprawę ze złożeniem jego, jak on przychodzi. Oczywiście pokrywa wszystko osobno, ale jedyne, co my musimy zrobić tutaj w tym gramofonie, to ustawić jakby ciężar, nacisk igły na płytę. Wystarczy wagę, czy nawet posłużyć się tutaj tym wskaźnikiem. Wszystko jest w instrukcji opisane, bardzo prosta sprawa. Nałożyć pasek i założyć tutaj ten ciężarek, który jest do antyskatingu. Bardzo prosta sprawa. Wystarczy by nałożyć na ten pierwszy, to pierwsze zagłębienie i w sumie wszystko działa. Nie ma problemu. I jeżeli chodzi o regulację prędkości, bo jak widzimy, ten gramofon nie posiada żadnego przycisku, co mi się osobiście bardzo podoba. Prędkość regulujemy za pomocą nałożenia tego paska na mniejszej lub większej średnicy. I teraz tak, jak się go w ogóle obsługuje? Jedyny przycisk, który jest w całym tym gramofonie, to jest jedyny tutaj pod spodem. I on służy do odpalenia nam silnika, aby talerz się mógł kręcić. Później oczywiście nakładamy igłę na płytę i to jest w sumie wszystko. Jest to gramofon, który jest bardzo minimalistyczny i jest on w pełni manualny. Jeżeli chodzi o jeszcze takie rzeczy pozostałe, mamy kabel zasilający, który jest jaki jest, jednak warto na to zwrócić uwagę, ponieważ jest on dosyć krótki. U mnie ten gramofon stał tutaj, tylko miałem wpiętego do listwy i ten kabel sięga praktycznie, no, z lekkim luzem, ale już na miejscu wzmacniacza byłoby ciężko, żeby stał, tak gdzieś w połowie na maksa. Także jest krótki ten kabel i warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli przejdziemy jeszcze na tył właśnie gramofonu, widzimy tutaj piękne wejście z uziemieniem. Naprawdę te złącza są wykonane świetnie. Wygląda to po prostu rewelacyjnie, jak za taką też kwotę. Zamknę pokrywę. I ogółem gramofon jest naprawdę super. Za swoje pieniądze to uważam, że najlepszy wybór. Chociaż nie testowałem wielu innych, jednak patrząc tak ogólnie, myślę, że jest to najlepszy wybór. I dodatkowo w zestawie dostajemy wkładkę, jest to Ortofon 2M Red, czyli wkładka, która kosztuje mniej więcej 400-500 zł w tym przedziale.
Myślę, że na początek jest to dobra wkładka. Tak wygląda założoną płytą, no i tak wygląda w pracy. I jak w ogóle oceniam ten gramofon, tak sam sobie gramofon ogólnie oceniam go bardzo dobrze. Nie mam ogólnie do czego się przyczepić, tak mogę od razu powiedzieć. Jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o takie aspekty, wszystko jest jak powinno być. I w swoich pieniądzach jest naprawdę super. I to jest mniej więcej ta pierwsza część. Jeszcze z pewnością będzie odsłuch. Odsłuch, po prostu puszczę Wam płytę. A to raczej na samym końcu. I teraz przejdziemy do części drugiej, czyli opowiem Wam, jeżeli chodzi o moje tutaj takie osobiste przemyślenia, co mnie skłoniło, no, że jednak go po prostu zwracam. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Jest to kabel, który dostajemy w zestawie. Ten kabel kosztuje bodajże 260 zł. I ten kabel jest świetny, jest po prostu rewelacyjny, wygląda bardzo drogo. Jest on wykonany również świetnie i jego dostajemy w zestawie. Także nie musimy nic więcej zakupywać, oprócz oczywiście samej płyty. Ok. No dobrze, w takim razie co mnie skłoniło, że go zwracam? Od razu powiem, że tutaj nie tyczy się to w ogóle tego konkretnego modelu, tego konkretnego gramofonu. W ogóle nie tyczy się to gramofonu żadnego. Tylko chodzi mi tutaj ogólnie o całą filozofię jego użytkowania i jego brzmienia, które po prostu nie do końca mi przypasowały. Gramofon, płytę winylową słyszałem nieraz. Czy to na różnych show, czy to w różnych salonach, ogólnie moda na to wszystko wraca. Jednak inaczej jest posłuchać w salonie, a inaczej mieć już go u siebie. Szczerze myślałem, że zabrzmi to lepiej. Też oczywiście, kiedy porównałem to z innymi źródłami bezpośrednio, uważam, że brzmienie naprawdę jest bardzo ładne i faktycznie barwa jest bardzo naturalna, to trzeba przyznać. Przestrzeń jest niezła, to trzeba też przyznać. Jednak moim zdaniem nie za takie pieniądze. Płyty nie są dosyć tanie, są wręcz drogie. Gramofon też swoje kosztuje, utrzymanie płyt, czyli mycie ich, konserwowanie, to też jednak wszystko kosztuje. Też, aby gramofon wykazał pełni swoich możliwości, trzeba mu kupić płytę granitową, żeby drgania się nie przenosiły. Trzeba kupić taki dociążnik na płytę, aby dobrze ona się działa. To wszystko to naprawdę łącznie robi się ogromna suma i po prostu uważam, że nie ma sensu. Szczerze spodziewałem się, że zagra to lepiej. Nie chodzi tutaj o konkretny ten model, bo ja wiem, że ten gramofon jest dobry, ja wiem, jak on brzmi, tylko chodzi mi o samą filozofię tego brzmienia. Moim zdaniem brzmienie, jak bardzo by naturalnie nie było, i jest to całkowita prawda, tak mimo wszystko do bardziej współczesnych źródeł jest ono po prostu lekko przytłumione. Wokal, wszystko jest troszeczkę jak za taką mgłą. I tak jak wspomniałem, ma to coś w sobie, podoba mi się to, jednak uważam, że nie jest to warte swojej ceny, a z pewnością nie w moim przypadku, bo inna sprawa, kiedy mamy już skompletowany system, wszystko jest jak trzeba, mamy super źródło, CD, nie wiem, odtwarzacz sieciowy, cokolwiek. I mamy jeszcze jakieś tam, zostały nam pieniądze, kupujemy sobie gramofon. No naprawdę super. Jednak ja ciągle szukam odpowiedniego nośnika. Szukam jeszcze jakiegoś odtwarzacza sieciowego, robię jeszcze akustykę w pokoju i w tym momencie kupno gramofonu jest po prostu bez sensu. Okej, okay. I tak jak obiecywałem, na samym końcu krótki odsłuch. Jeszcze dla tych, którzy są na moim kanale, od razu może zauważyli, że w rogu, o którym wspominałem, jest pewna rzecz. Jest to materac z nawiniętym kocem. No, tymczasowo musi to wystarczyć, jednak no, można się śmiać lub nie, jednak jest to całkiem niezłe. Ok, opuszczam.